Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gotika 2, Noc Kruka oczywiście. Szukaliśmy tego lokaja sędziego i właśnie znalazłem jego mieszkanko. Nie wiem, dlaczego tutaj muzyka nie przygrywa. To mnie bardzo denerwuje, bo muzyka jest akurat tutaj fajna. I szukamy lokaja sędziego, ale gdzie może być lokaj sędziego? A być może to my będziemy lokajem sędziego. I tak chyba właśnie się stanie. Sędzia, gdzie jesteś? Siemanko, co słychać? Jak leci? Lepiej odejdź, cuchnący najemniku, zanim wezwę strażę. Uspokój się. Nie przyszedłem tu, by cię okradać. Szukam pracy. A, więc chcesz dla mnie pracować? A tak. To zupełnie zmienia postać rzeczy. Jest tylko jeden mały problem. Nie wiem, czy mogę ci zaufać. Musisz dowieść swojej lojalności. Sure thing. Poddaj mnie próbie. Poddaj mnie próbie. Dobrze, posłuchaj. Przynieś mi święty młot magów ognia. Trzymają go gdzieś w klasztornych piwnicach. Jeśli ci się to uda, zatrudnię cię jako ochroniarza. No okej. Niech będzie. Doskonale. Ale pamiętaj, jeśli cię złapią, nigdy o mnie nie słyszałeś. Dobra, no to w takim razie trzeba się tepać do magów ognia, gdzie ja mam do klasztoru. I... Aha. No tak, nie mam mamy, znaczy się many. Trzeba sobie doładować czymś. Mam jakieś zielsko? Zielsko, które mi daje manę. 15. Dobra, trzeba będzie się kimnąć za niedługo. Ale najpierw trzeba się raczej... O, i muzyczka się pojawiła. Widzę, że plotki nie kłamały. Co jest? Jakie plotki? Te, wedle których dołączyłeś do łowców smoków. Cóż, chętniej bym cię widział w stroju maga lub paladyna, ale przynajmniej walczysz po naszej stronie. To wszystko, co masz mi do powiedzenia? Oczywiście cieszę się, że cię widzę. Sądząc po twoim wyglądzie, orkowie powinni już zacząć się bać. Orkowie są teraz najmniejszym z naszych zmartwień. Wiem, ale mimo wszystko są groźni. A ty... Ty pokonałeś śniącego. Twoja pomoc będzie nieoceniona. W porządku. Rzeczywiście, orkowie teraz stanowią dla nas bardzo mały problem. Chyba, że w dużej, naprawdę dużej, sporej ilości. A największym problemem będą niestety smoki. I trzeba będzie sobie po prostu... O, ty, Sandril, co się do mnie odwracasz? Co chcesz? Co? Wynocha! Wynocha! Kto to miał do mnie? Serpentesty? Sandril, no. Salandril jest tutaj, w klasztorze. Dobra robota. Zajmiemy się nim później. Oto twoja nagroda. I pamiętaj, nikomu ani słowa. O! Czy chciałbyś mi powiedzieć coś jeszcze? Odejdź. Wiesz, co masz robić. Czyli wykonaliśmy zadanie, ten gościu pójdzie siedzieć, albo będzie przynajmniej jakoś tam ukarany. Czy ty możesz mnie uleczyć z opętania? Złe siły zawładnęły mym umysłem. Możesz mi pomóc? Mogę, jeśli okażesz wystarczającą wdzięczność klasztorowi Inosa. 300 sztuk złota powinno wystarczyć. 300 sztuk złota, no dobrze. Dobrze, oto pieniądze. Masz. Wypij to. Niech miłosierdzie Inosa będzie twoim zbawieniem. Dwa przedmioty mikstura. Co to za mikstura? Eliksir siły, to sobie jeszcze... Właśnie, ale przecież możemy wypijać te eliksiry siły i tak dalej. Uleczenie z opętania dwa razy. To poproszę jedno. I wreszcie będę mógł się chyba kimnąć. Pyrokar. A czy ja mogę cię zapro... Nie, nie ma... Jak to? Zaraz. Mogę ci opowiedzieć o tak. Czy... A właśnie, przecież ja miałem od Xardasa wziąć coś, żeby pokazać temu Pyrokarowi, czy jak się tam zwie, że trzymają sztamę. No jasne, gwint. I muszę dylać tam chyba do tego słonecznego kręgu do Xardasa. O, żeż ty w mordę. Dobra, najpierw załatwimy sprawę tutaj z tym młotem.
Bez młota to nie robota. Neroa raz. No raz. To nie. Regał na książki też nie. Gdzie jest ten młot? Coś czuję, że tutaj im głębiej, w tym lepszym kierunku idę. Ty, Garwig! Święty młot! To jest to! Ho, Garwig! Patrz na to? Ja też na to patrzę, dobra. Zapiszmy. Zobaczmy, czy da się okraść. Chyba raczej się nie da. Albo zapytajmy się najpierw. Co to za pomieszczenie? Tutaj przechowywane są klasztorne relikwie. Jakie relikwie? Tu spoczywa młot Inosa oraz tarcza ognia. Najważniejsze relikwie kościoła Inosa poza stolicą królestwa. Opowiedz mi o tej tarczy. Tarcza ognia została użyta przez Dominik w czasie bitwy na południowych wyspach. Nikt nie ma prawa korzystać z jej mocy, dlatego przybiliśmy ją do ściany. Między innymi też dlatego nie mogę jej podnieść, bo w tej części Gotika nie da używać się tarczy. Opowiedz mi o tym młocie. Oto święty młot Inosa. To właśnie nim święty Robar zabił kamiennego strażnika. Święte pisma twierdzą, że kamienny strażnik był niezniszczalny. Broń wyszczerbiała się na jego kamiennej skórze, nie czyniąc mu żadnej krzywdy. Z imieniem Inosa na ustach, Robar rzucił się na potwora i zmiażdżył go jednym potężnym ciosem młota. Dobra, o młocie już słyszałem. A czy jak ja sobie wezmę ten młotek, jeszcze raz sobie zapiszmy. Czy jak ja sobie wezmę ten młotek, to ty będziesz bardzo zły? Złodziej, czekaj no! No rzeczywiście, jesteś zły, no to w takim razie trzeba wczytać i zrobić pewien myk. Czyli, przynajmniej mam pomysł i mam nadzieję, że to zadziała. Jakie ja mam kula ognista? Nie pamięć, niet. A ja chcę sen. Na pewno mam jakiś zwój sen. Kula ognia, nie chcę tego. Sen, czy ja mam sen? Nie pamięć, nie. Duża kula ognia, strach, deszcz. Bryła lądu. Gdzie jest sen? Jest sen, i no mam nawet dwa. Dwa sny. Także tego. Sobie troszkę pośpi. Ja sobie to wezmę. Cholera. Czego chcesz? Ja nic nie widzę. A ty kto jesteś? Nie wolno ci iść dalej. Talamon! Zawróć. Prawie jak Salmon. No dobra. Jak nie chcesz, to nie. Jak byłem paladynem, to pamiętam, że tam wszedłem w którymś tam rozdziale. Być może teraz nam też się uda. Może w późniejszych rozdziałach. Nie wiem. Dobra. Mamy ten młot. Więc wróćmy się do całego tego sędziego. O. I zobaczmy co... Wiem, że ten święty młot... Właśnie, zobaczmy. Ten święty młot pozwalał nam na zabicie kamiennego golema, który jakiegoś tam świętego, czy tam ble, jakiegoś tam golema. I on, ten golem chyba się pojawiał na drodze do... Runa mocy. Młot, kruczy dziób? What the fuck is that? I słyszy się to i obo. I ten golem pojawiał się, jak zaprowadzaliśmy tego pyrokara do kręgu. No, gdzie jest ten niby? Co, on nie jest do wykorzystania? A jest, święty młot. Obrażenia, znaki zapytania, wartość niemożliwa do ustalenia. O Jezu, założyłem to. Nie chcę zakładać. Gdzie jest mój jeźdź, mój Goliara? O, jest, dobra. No to co, tepiemy się do klasztoru, do przełęczy, do miasta portowego. A, oczywiście nie mam many. O jasny gwint. Się z many wypstrykam. Czy ja mogę się gdzieś u was tutaj kimnąć? Bardzo chętnie bym się kimnął. Nawet nie chce mi się przeszukiwać tych wszystkich pomieszczeń tutaj, zgrabić i tak dalej, i tak dalej. Do rana. I powinniśmy już mieć full. Nie. Dobra. Mam nadzieję, że tego sędziego będziemy mogli znowu ograbić, albo przynajmniej mu zabrać ten młot, bo nie chciałbym okradać, kurde, naszych sprzymierzeńców, bo jednak magowie ognia, no... Co prawda nie żywi mi do nich specjalnej sympatii, jeżeli chodzi o stronę najemników, ale jest tam Milten, tak? Więc warto
Ode mnie nikt... A właśnie, chyba w Paladynach, znaczy w sensie tej całej organizacji Paladynów, nie mam żadnego takiego bliskiego znajomego, żeby pałać przyjaźnią do Paladynów, tylko nie wiem, jak ktoś jest rzeczywiście taki prawy, to może do Paladynów wstąpić. Nie tu! Do sędziego. Mówię o Paladynach, idę do Paladynu. Nawet słówka. Dobra, zobaczmy, co się stanie, jak mu oddamy ten młot. Jeszcze oczywiście trzeba będzie sobie zapisać wcześniej. Strażnik domu sędziego. Nawet się nie zapytał, kim jestem. Fajny ten strażnik. Jeszcze najemnik do niego wchodzi, a to nie, ja się boję trochę najemników. Ja się trochę cykam, więc JP najemnicy na 50%. Oto święty młot magów. A, jestem pod wrażeniem. Wygląda na to, że faktycznie ci na tym zależy. Oto twoja zapłata. Dobrze, skoro sprawy tak się mają, to przygotowałem dla ciebie kolejne zadanie. Przed kilkoma dniami grupa opryszków uciekła z tutejszego więzienia. Te sucze syny zwiały i schowały się w górach. Poszli w kierunku nowej wieży Xardasa. Ich przywódcą jest Morgahard. Chcę, żebyś go zabił. Śpiesz się, nim zdążą uciec zbyt daleko. No serio? Mam latać za tobą jak taki idiot? No dobra, no nie. Zobaczmy, czy gdzieś panowie tutaj są. Dobrze, że mam te runy, to mi się podoba, bo jakbym nie miał tych run, to bym teraz tak błądził, tutaj były cięcia za cięciami. Chociaż teraz mógłbym też robić cięcia, zanim bym nie znalazł tych gości. Ale mi się nie chce. Pozwiedzajmy wszystko razem. I tak, gdzie oni poszli w te góry? W stronę nowej wieży Xardasa. Dobra, poszukajmy ich. I albo są gdzieś tam na dole. W stronę wieży Xardasa. Czy wy jesteście tutaj? Nie ma ich. Nie wiem, czy schodzić w tamtą przełęcz. Jak myślicie? I tak mi nie odpowiecie. Tutaj byli jacyś bandyci kiedyś, więc może się i nowi bandyci tutaj zaszyli. Zapraszam do tańca i do różańca. Czy ktoś tu jest? To jest opuszczone. Opuszczony posterunek bandytów, tak? O, jest! Są przyjemni. Nie, no jak się cieszę. Taki serdeczny meeting się zrobił. No chodźcie. Uciekinier? Cornelius? What the hell? A ten co jest? Uciekinier? Hej, ty! To nie jest... Zostaw mnie w spokoju! To nie jest ten, którego szukam. Nie sądzicie? Tamten się nazywał jak? Morgaharda. Co? What the fuck? Jaki bullshit. Czyli... bo to Cornelius... Zaraz, Cornelius. Ja go skądś kojarzę. Kurde, zapomniałem. To nie był ten, którego wykopaliśmy... I na jego miejsce wszedł Diego? Nie wiem. No cóż, na pewno wy wiecie. To niewątpliwie wy wiecie. Albo to był ten, którego wpakowaliśmy za kratki? Ale jakim cudem on uciekł niby? Weird. Nie no, jesteśmy już kurde strasznie daleko od wieży Xardasa. Uciekli w stronę wieży Xardasa. Będzie trzeba trochę poszukać widocznie. Zaraz, zobaczmy tutaj z górki. Być może tutaj przy jakimś ognisku się... U Jezu, bym tam spadł. A może tam jest ognisko? Może rzeczywiście poszli do tej doliny, jak myślicie? Znowu się was pytam, a nie dostanę odpowiedzi. Czy tam ktoś jest? Siedzi przy tym ognisku? Nie. Tu nikogo nie ma. No jasny gwint. Dobra, widzimy się za chwilę, jak rozpracuję, gdzie oni są. Myślisz, znalazłem tego dupka. Przy okazji wziąłem sobie czekoladkę. Jaka dobra. Ode mnie taka, kurde, nikt się niczego nie dowie. Z karmelem czy coś? Dobra, jest. Morgahard. Siemako. Jesteś Morgahard. Skąd wiesz, jak się nazywam? Szuka cię sędzia. Masz to nad głową napisane. Jakie popełniłeś przestępstwo? Ukradłeś mu sakiewkę?
Nie jemu, gubernatorowi. I to w dodatku na polecenie sędziego. Po tym, jak zaatakowaliśmy gubernatora, nie chciał się z nami podzielić łupem, więc kazał nas aresztować. Ponieważ nie chcieliśmy skończyć na szubienicy, postanowiliśmy uciec. Sądziliśmy, że nigdy nie zdołają nas złapać. Najwyraźniej się pomyliliśmy. No tak, troszeczkę. Sędzia kazał was zabić. Czy możemy w jakiś sposób zdemaskować sędziego? Przestanieńczyć i stawać do walki. Demaskować. Czy możemy w jakiś sposób zdemaskować sędziego? Nie, to niemożliwe. Mondrala siedzi w górnym mieście i tylko pociąga za sznurki. Jest nietykalny. Nie byłbym tego taki pewien. Potrzebny nam tylko jakiś dowód jego udziału w zbrodni. Dowód, powiadasz? Mam dowód. Ale kto chciałby słuchać takiego recydywisty? Przekaż mi ten dowód, a dopilnuję, aby nikt już więcej na ciebie nie polował. Jesteś pewien, że chcesz się w to mieszać? No dobrze, proszę. Oto list z podpisem sędziego. Nawet jeśli nie oczyści mnie to z zarzutów, w zupełności wystarczy, aby obciążyć częścią winy sędziego. No, i o to chodzi, o to chodzi. I teraz chyba idziemy już do Lee i powiemy mu o sędziemu, A tym gościu. Kup średni pancerz, kup ciężki pancerz. O, mam dla ciebie dowody obciążające sędziego. Serio? Co znalazłeś? Pan sędzia wynajął kilku oprychów, by zastraszyli gubernatora Corinis. Gdy wykonali brudną robotę, kazał ich aresztować i odebrał im swoje złoto. Nic mnie już nie dziwi. Mam przy sobie pismo, w którym sędzia opisuje bandziorom ich zadanie. Pokaż. Ej, co, Ali? Nareszcie. No, panie sędzio, pora wyrównać rachunki. Dobra robota. Zasłużyłeś na sowite wynagrodzenie. Dawaj, dawaj, dawaj. Oto twoja nagroda. Tylko nikomu ani słowa, jasne? To było oczywiste. 500 sztuk złota, 500 sztuk złota, mam 500 sztuk złota. Czy ja odebrałem od Beneta ten amulet? To tylko plotki. Nie może tak dalej być. Benet, dawaj amulet. To rzeczywiście prawda. Nie może tak dalej być. Czy amulet jest gotowy? Tak, proszę. Tak, musiałem zrobić nową oprawę dla kamienia. Pracowałem przez całą noc. Wygląda jak nowy. Dziękuję bardzo serdecznie. Dobra, wiecie co? Znowu chyba musimy się pożegnać na chwilkę i widzimy się przy słonecznym kręgu, dlatego że... no muszę znowu od Xardasa wziąć chyba jakiś dowód dla Pyrokary, że jest wszystko ok, że jest w porządku i tak dalej, i tak dalej. Zaraz się widzimy. Ta dwóch staruszków już tutaj sobie stoi przy kamiennym kręgu, a my potrzebujemy od Xardasa jakiś dowód. Tak. Pyrokar nie chce się stawić na spotkanie. Domaga się dowodu, że można ci zaufać. Czyżby Pyrokar tak? To ciekawe. Ten stary cap zaczyna mnie irytować. Ostre słowa. Ale chyba mam tu coś, co może go przekonać. Opuszczając zakon magów ognia, zabrałem ze sobą kilka drobiazgów. Nie chcę, by oddział paladynów i magów przetrząsnął moją wieżę i znalazł te rzeczy. Dlatego ukryłem je w bezpiecznym miejscu, w którym magowie nigdy nie będą ich szukać. Nie mów, że muszę gdzieś iść. Część z nich leży zamknięta w skrzyni na farmie Sekoba. Ufasz temu Sekobowi? Nie, ale można go kupić, a wtedy nie zadaje niewygodnych pytań. Poza tym, skrzynia jest zamknięta. Oto klucz. Znajdziesz tam między innymi pewną starą księgę. Gdy Pyrokar ją zobaczy, będzie wiedział, że to prezent ode mnie. Ja już nie będę miał z niej pożytku, więc przynajmniej tobie na coś się przyda. Dobra, no to chluźniem. Teraz trzeba iść na farmę Sekoba. No i Anna Szabeka i Fasza. Zaraz się widzimy. No to panie i panowie, mieliśmy tutaj niezłą niespodziankę. Nie zdążyłem włączyć nagrywania już, jak mnie zaatakowały te ci poszukiwacze. Było trzech poszukiwaczy tutaj aż. Trzech poszukiwaczy i chyba wiedzieli, czego ja szukam. Potrzebna mi jest właśnie ta księga, czyli dwór Irdorach. Jakieś takie. Tworzenie szkieletu goblina. To jest ciekawe. Pierścień magii. Nie, menzurka.
to akurat mi reszta nie jest potrzebna, tylko praktycznie ta księga i możemy już się bezpiecznie tepać do magów ognia, żeby przekazać temu samemu Pyrakarowi, może w końcu zechce łaskawie ruszyć swoją upę do Słonecznego Kręgu. Mam nadzieję, że nie będę musiał eskortować go, ale chyba coś mi się zdaje, że tak właśnie było. No co się lampisz, frajerze? Nowicjusz? Nie, Pyrak. Dawaj. Xardas kazał mi wręczyć ci tę księgę. To dowód jego zaufania. Pokaż. To niesamowite. Czy masz pojęcie, co mi właśnie przekazałeś? Książkę? Nie. To niezwykle stara księga, która zaginęła całe wieki temu. Sądziliśmy, że została zniszczona, a teraz dowiaduje się, że była w posiadaniu Xardasa. Zatem zgodzisz się uczestniczyć w rytuale? Tak, udam się do Słonecznego Kręgu, ale bynajmniej nie dlatego, że uwierzyłem w dobre intencje Xardasa. O nie! Wręcz przeciwnie. Zamierzam wydusić z tego starego szakala, dlaczego tak długo trzymał księgę w ukryciu. Tym razem posunął się zbyt daleko. Zobaczymy się przy Słonecznym Kręgu. Fakie, nie muszę cię eskortować. Pięknie. I znowu chyba trzeba będzie zrobić cięcie, bo to jest takie latanie od jednego miejsca do drugiego miejsca. A niestety nie mam żadnej runy, żeby się tepnąć do Słonecznego Kręgu. Także widzimy się za chwilę. No i trzech dziadków zebrało się przy Kamiennym Kręgu. Do kogo mam zagadać? Watras to jest jeden najnormalniejszy, chyba taki neutralny, co? Zrobiłem wszystko, o co... No tak, że on mi to wszystko zlecał. Zrobiłem wszystko, o co prosiłeś. Oto naprawione oko. Świetnie. Możemy zatem przystąpić do odprawienia rytuału. A co z bagiennym zielem? Ach, tak. Przyniosłeś dla mnie trzy rośliny? Tak, oto one. Znakomicie. Dobrze się spisałeś, ale teraz... Zrobią trzy skręty i sobie zapalą. Byśmy mogli przystąpić do ceremonii. Niech zjednoczą się nasze siły. Jeżeli nie mam odejść, tak? Dobra, to wy sobie tutaj róbcie. O Jezus. Ciekawe, jakbym tam podszedł. Tak, oddajcie mi cześć. Xardas, czemu nie oddajesz mi czci? Xardas. No właśnie, o to chodzi. Gdzieście opatrzcie, z tego leci niebieskie, z tego leci czerwone. A z tego leci fioletowe. To by się zgadzało. Jeżeli chodzi o kolory żywiołów, które można powiedzieć reprezentują. O, fioletowy kojarzy nam się ze śmiercią. No, można powiedzieć. On ma jakieś takie wstawki może fioletowe w swojej szacie. Ten ma czerwone, a ten ma niebieskie. Ten jest woda, ten jest ogień, a ten jest śmierć. Ale rozkmina. Już po wszystkim. Udało się nam pokrzyżować plan nieprzyjaciela. Oko odzyskało swą moc. Pyrokar wyjaśni ci, jak używać oka. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, gdy wypełnisz już swoją misję. Bywaj. Bywaj. Ej, co jest? Teraz, gdy oko i nosa zostało naprawione, musisz stawić czoła smokom. Wszystkie one są sługami Beliara, Boga Ciemności. Ale bezpośrednie rozkazy muszą otrzymywać z tego świata. Tyle udało mi się do tej pory ustalić. Dowiedz się, co jest źródłem ich potęgi. Potem wracaj czym prędzej do mnie. Okej. Okay. Pyrokar, ty nie masz mi nic do powiedzenia? Dawaj, pogadamy sobie. Udało się wam. Oko i nosa znowu jest całe. Aż trudno uwierzyć, że się nam powiodło. No, ale powiedz mi, jak tego używać. Czy jest jeszcze coś, czym powinienem się zająć? Nie traćmy czasu na drobiazgi. Rozpraw się raz na zawsze z tymi przeklętymi smokami. Proszę, oto oko. Pamiętaj, że nim zaatakujesz smoka, powinieneś z nim porozmawiać.
Potęga oka zmusi smoki do rozmowy z tobą i nie pozwoli im skłamać. Tak długo, jak będziesz je nosił, będzie cię chronił przed smoczymi atakami. Jego moc nie jest jednak nieskończona i musisz je co jakiś czas napełniać magiczną energią. U kogo? W tym celu połącz na stole alchemicznym oko Inosa i esencję ze smoczego serca. A skąd niby z esencji mam zrobić? Dopiero wtedy możesz stawić czoła kolejnemu gadowi. Skąd niby mam esencję wziąć, mistrzu? Masz już wszystko, czego potrzebujesz. Ruszaj w drogę. Zostało nam niewiele czasu. Dobra. No to w takim razie gdzie mam iść? Co, już mam smoki zabijać? Co, już? Już? Mistrz. Siła. 79. Zręczność. Przydałoby się na... O, ale zaraz. Zobaczmy, co nam daje oko Inosa. Z tego, co pamiętam, to nam daje jakieś rezisty na smoczy ogień. Gdzie jest oko Inosa? Amulet Franka. Nie, amulet Franka nie. Wojownika nie, ognika. Oko Inosa, proszę bardzo. Pulsuje energią. Ale zaraz, ja mogę tylko... O Jezus. Założyłem to i co teraz? Smoczy ogień, 83, mam rezisty. Zobaczmy, jak go zdejmę. Czyli mi daje 30 rezistów na smoczy ogień. No okej. No, wszyscy sobie poszli, zostawili mnie w tym lesie, ja się trochę cykam, nie wiem jak wy. Krwawe puchary, czy ja mogę jeszcze coś tutaj zrobić? Polowanie na smoki, ja wiem na pewno, że będzie tutaj jeszcze parę... parę zadań do wykonania, ale myślę, kurde, chyba że jeszcze bym się nauczył strzelania z kuszy, bo to na pewno by było pomocne, jeżeli chodzi o smoki do majątku. Gdzie jest do majątku? Do majątku ziemskiego. Zobaczymy, ja sobie muszę to przemyśleć, więc chyba myślę, że tutaj sobie zakończymy. Przy okazji też mógłbym, kurde, porobić sobie jakieś miksturki oraz dodać wszystkie możliwe tabliczki do siły. Porobić miksturki, wypić niektóre gulasze, które mi dodają do siły i tak dalej. Wszystkie dodatkowe bonusy, które zazwyczaj mi dają do siły. No tak, tutaj jest wilk, od którego będziemy mogli się nauczyć łucznictwa. Mam 39 punktów nauki do wydania. Kuszę też mam... Kuszę mam, kurde, na zielonym. Alchemistwa też musiałbym się nauczyć, żeby stworzyć ten... Te miksturki i w to musiałbym władować 21 punktów nauki. No nic, pomyślimy. Dobra, to będzie taki krótszy, ale myślę, że się podobał odcinek, mam nadzieję. No to co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa. Nie mam czasu.